Bronar Wills został poproszony przez pewną znaną agencję kosmiczną do współudziału w kolejnym projekcie dotyczącym lotów w kosmos. Dotychczasowe misje spotykały się z wieloma problemami natury technicznej, dlatego też amerykańscy naukowcy zwrócili się do specjalistów w tej dziedzinie, czyli do nas. Wspólnymi siłami pracujemy nad tym, żeby wymyślić koło na nowo. Koło przystosowane do trudnych warunków kosmicznych. Nasz zespół pracuje nad wdrożeniem nowego systemu kół, który pozwoli łazikowi na pełną swobodę w przemieszczaniu się. W związku z inną atmosferą i grawitacją postawiliśmy na amortyzację wewnątrz koła tak, jak w przypadku Discovery i Perseverance. Jednak tym razem na zupełnie inny system wewnątrz koła, który pozwoli maszynie na lepszą przyczepność i większe możliwości ruchu w terenie. Przeprowadziliśmy szereg testów obliczeniowych, mających na celu utwierdzenie nas w przekonaniu, że koło będzie zachowywało się w określonych warunkach w sposób należyty. Dodatkowo nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe poddało koła testom, jakim poddajemy inne wyroby, oraz testom innym, bardziej eksperymentalnym. Przedsięwzięcie samo w sobie było nie lada wyzwaniem. Musieliśmy zapomnieć wszystko to, czego nauczyliśmy się przy produkcji kół i zrobić je od nowa. Do tej pory produkowaliśmy koła wysokogatunkowej... Do tej pory produkowaliśmy koła tarczowe z wysokogatunkowej stali. Teraz przy tych kołach musieliśmy zapomnieć i o tym. Wraz z hurtownią stali Pronar poszukiwaliśmy materiału, który pozwoli nam zachować wysoką elastyczność przy wymagającej wytrzymałości. Trzeba zaznaczyć, że większość elastycznych materiałów wykorzystywanych na Ziemi nie ma takich właściwości na Marsie, przede wszystkim przez niską temperaturę. Postawiliśmy na innowacje i opracowaliśmy własny stop amelinium, który pozwolił nam utrzymać elastyczność bez podatności na odkształcenia. Materiał został poddany wielu testom, również tym niecodziennym. Chcieliśmy wprowadzić trochę koloru, ale okazało się, że jest to ameliniowe i tego nie pomalujesz. Niestandardowy wzór, który został wybrany jako finalny, cechuje się tym, że pracuje poniekąd jak sprężyna, co znacznie ułatwi poruszanie się po nierównej, kamienistej powierzchni. Wygląda to nieco futurystycznie, ale nie było to zamierzone. To prawda, jest to innowacyjny projekt, ale my skupiliśmy się wyłącznie na funkcjonalności. Gotowe koła są już w drodze do celu. Nie możemy się doczekać, aby opowiedzieć Wam o nich więcej. Wygląda to nieco funtu... Czego ty te ręce podnosisz? Do tej pory... Mam się przestawić, czy jakoś tak o tylko?